Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie Informacji Dnia. Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło społeczną debatę Wspólnie dla Zdrowia. Resort chce na niej ustalić priorytety dla systemu ochrony zdrowia na najbliższe lata. Wszystko po to, by poprawić sytuację zdrowotną Polaków, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ogólnonarodowa debata ma odpowiedzieć na trzy najważniejsze pytania. Jak i gdzie zainwestować w służbę zdrowia? Co zrobić, by społeczeństwo polskie było zdrowsze? I jak państwo powinno pomagać Polakom w dbaniu o ich zdrowie? Naszym obowiązkiem jest, aby usiąść do stołu wspólnie z tymi wszystkimi interesariuszami, przedyskutować, czego oczekują Polacy, czego oczekują od systemu ochrony zdrowia, których mierników, jakich rozwiązań. Zorientować się, jak można te rozwiązania osiągnąć przy tych nakładach, tych bardzo szybko wzrastających nakładach. Wskazał podczas inauguracji debaty minister zdrowia Łukasz Szumowski. Zgodnie z zapowiedzią rządu nakłady na ochronę zdrowia mają być zwiększone do 6% PKB w 2025 roku, co daje ministerstwu do zagospodarowania 830 miliardów złotych. Te pieniądze to bezprecedensowe narzędzie do opracowania strategii. Ma się tym zająć Rada Programowa. Jeżeli nie osiągniemy konsensusu, w jaki sposób najlepiej dla pacjenta, dla nas wszystkich, bo proszę Państwa, wszyscy jesteśmy pacjentami albo będziemy pacjentami, w jaki sposób nie spożytkować tych pieniędzy, to będzie tak jak z tym winem młodym w starych bukłakach, one wyciekną. I nie osiągniemy tyle, ile moglibyśmy. Ministerstwo będzie rozmawiać z pacjentami, pracodawcami, lekarzami, pielęgniarkami i przedstawicielami innych zawodów medycznych. Do dyskusji zaproszono też samorządy, wyższe uczelnie i ekspertów. Walczymy o zdrowie Polaków. Walczymy o to, aby podnieść nasze wskaźniki zdrowotne, aby wydłużyć życie, zdrowie Polaków w zdrowiu, aby zwiększyć naszą skuteczność w wykrywaniu nowotworów. Wskazuje dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Choroby nowotworowe i choroby układu krążenia to najczęstsze przyczyny śmierci Polaków. To wyraźny problem, z którym musimy się zmierzyć, wskazuje profesor Tomasz Chryniewiecki, wchodzący w skład Rady Społecznej. Ponad 45% zgonów to są zgony z przyczyn chorób układu krążenia. Kolejne 25% choroby onkologiczne, czyli ponad 75% to są choroby układu krążenia i onkologiczne. To szczególnie musi być uwzględnione w czasie naszej dyskusji. Schorzenia to jedno, a zła organizacja służby medycznej drugie. To przede wszystkim długie kolejki i problemy z dostaniem się do lekarzy specjalistów, ale też wysokie ceny leków. Tym także ma zająć się Rada Programowa. Coraz bardziej odczuwalnym problemem jest także niedobór kadr. Na ich kształcenie fundusze powinny iść w pierwszej kolejności, mówi Sławomir Łaprz, prezes Stowarzyszenia Pacjentów Rzeczypospolitej. Pacjenci chcieliby, żeby te pieniądze w pierwszym rzędzie wydawane były na kształcenie, co trzeba czekać 12 lat, albo pozyskiwać lekarzy z zagranicy. Wszystko wskazuje na to, że nowy minister zdrowia nie leczy służby zdrowia jedynie objawowo, ale raczej przyczynowo. Ale problemów w służbie zdrowia jest wiele. Czy uda się wypracować odpowiednią strategię? Czas pokaże. Pytanie tylko, na ile cierpliwi będą Polacy? Żegluga łączy. Pod takim hasłem we Wrocławiu trwa dyskusja na temat obecnego i przyszłego kształtu żeglugi śródlądowej w Europie i na świecie. Konferencja, w której uczestniczą m.in. ministrowie transportu z kilku państw świata, to efekt współpracy resortu gospodarki morskiej i działającej przy ONZ Europejskiej Komisji Gospodarczej. Żegluga łączy nie tylko regiony i kraje, ale też różne rodzaje transportu, o czym przypomniała przedstawiciel komisarza europejskiego do spraw transportu Magda Kopczyńska. Dla żeglugi śródlądowej ta integracja z innymi rodzajami transportu to jest tak naprawdę chyba najważniejsze wyzwanie, z jakim ten rodzaj transportu musi się zmierzyć. Bo celem nie jest konkurencja, ale współdziałanie różnych rodzajów transportu. To sektor ogromnych szans także w przypadku Polski, mówi minister Marek Grubarczyk. Kluczem do wzmocnienia pozycji śródlądowego transportu wodnego w Polsce, tak by był traktowany równorzędnie w stosunku do pozostałych gałęzi transportu, są działania podejmowane obecnie przez polski rząd. A te działania to m.in. dołączenie do konwencji AGN. Polska ratyfikowała porozumienie dotyczące rozwoju śródlądowych dróg wodnych do roku 2030.
W przypadku Polski mowa o drogach wodnych E30. Wrocław leży w sercu tej drogi wodnej E40 i E70. Dlatego to właśnie we Wrocławiu trwa dyskusja nad przyszłością żeglugi śródlądowej w Europie i na świecie. W tej chwili udział żeglugi śródlądowej w całym transporcie w Unii Europejskiej wynosi 4%. To za mało, bo oczekiwania Komisji Europejskiej są zdecydowanie wyższe. Aby je realizować, potrzebna jest infrastruktura, a ta nie powstaje z dnia na dzień. Infrastruktura nie dzieje się z dnia na dzień. Infrastruktura wymaga długoterminowego planowania i dużych nakładów finansowych i bardzo często trudnych decyzji inwestycyjnych, w którą część infrastruktury chcemy najpierw zainwestować. Tutaj swoje priorytety już teraz wyznaczyła Polska. Chcemy w tym roku rozpocząć kolejne inwestycje związane z Odrzańską i Wiślańską drogą wodną, ale i również dokończyć te, które były realizowane, czasem bardzo ślimaczące się. Przełomem ma być udrożnienie Odry. Do tej pory rzeka była postrzegana regionalnie. Niektóre odcinki były w lepszej, inne w gorszej kondycji. Środkowa Odra podlegała degradacji, erozji dna, zauważa pełnomocnik resortu gospodarki morskiej do spraw współpracy z samorządami Gabriela Tomik. Jesteśmy świadkami teraz w maju 2018 roku, że pierwszy statek przejdzie śluzą żeglowną przez stopień wodny Malczycy. To jest przełom. Bo im dłuższą drogę towar odbywa statkiem, tym większe korzyści w gospodarce. Infrastruktura to jednak także porty. Taki ma powstać m.in. w Czernicy, zapowiada wójt gminy Włodzimierz Klebosz. Transport, który płynąłby barkami Odrą, zatrzymywałby się w pięknym porcie w zalewie w Czernicy, a następnie byłby przetransportowywany tak naprawdę już pod drogą wojewódzką na tory kolejowe i rozwożony po kraju. To przykład, który potwierdza wizję forsowaną przez Komisję Europejską i Europejską Komisję Gospodarczą przy ONZ. Celem jest transport multimodalny, czyli zintegrowany. Transport needs of modern economies. Żegluga, transport śródlądowy musi się przystosować do potrzeb nowoczesnej gospodarki i stać się zintegrowaną częścią transportu na całym świecie. Aby tak się stało, potrzebne jest jednak większe zaangażowanie rządów i organizacji międzynarodowych, co w swoim wystąpieniu podkreślił zastępca sekretarza wykonawczego UNESCO Andrzej Wasiliew. Zakłady w Wielczu-Laskowicach, kiedyś nierentowne, dziś w coraz lepszej formie obecnie realizują rekordowe zamówienie dla polskiej armii. Pojawiają się także dyskusje na temat powrotu do produkcji pojazdów cywilnych. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził dziś zakłady w Wielczu-Laskowicach. I chcemy, żeby polski przemysł zbrojeniowy za kilka lat również, tak jak polski żołnierz, cieszył się sławą i uznaniem na całym świecie. Spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej realizuje zamówienia dla polskiej armii. Z tego zakładu polska armia dla Wojsk Obrony Terytorialnej, czyli niedawno utworzonej formacji, zamówiła pierwszych 100 pojazdów, których dzisiaj konstrukcję miałem okazję oglądać, ale z opcją na zakup dodatkowych 400 pojazdów, a więc rekordowe zamówienia w polskich zakładach od polskiej armii. Nie dziwi więc, że zakłady Jelcz zaczęły się rozwijać. Cieszę się, że stały się zakładami jak najbardziej rentownymi, coraz bardziej nowoczesnymi. Jeszcze kilka lat temu wychodziły ledwo na zero, dzisiaj są już na bardzo wyraźnym plusie. Poprawę widzi także prezes zarządu spółki Łukasz Dudkowski. Jest 65-lecie Jelcza, ponad pół miliarda kontraktów, więc piątka z przodu, 5-milionowy zysk, no i wszystko wiemy, komu zawdzięczamy. Więc naprawdę ta piątka to jest taka liczba symboliczna, to słońce, które świeci nad polskim przemysłem zbrojeniowym, naszą fabryką, dzięki panu premierowi, dzięki rządowi Rzeczpospolitej Polskiej. Myślę. Spółka rozważa obecnie powrót do produkcji pojazdów na rynek cywilny. Rozpoczęły się trzydniowe egzaminy gimnazjalne. Dziś część humanistyczna to nie tylko zwieńczenie dotychczasowej nauki, ale także przepustka do dalszej edukacji. Wyniki egzaminów mają wpływ na rekrutację do szkół wyższych. Egzaminy, choć dopiero gimnazjalne, są dla uczniów bardzo ważne. Tutaj oparciu, jak zdamy ten egzamin, na takie liceum się dostaniemy, na taki profil i to już ma wpływ na przedmioty, jakie będziemy zdawać na maturze, co ma wpływ na nasze studia. Mówi jedna z uczennic Gimnazjum Katolickiego imienia Jana Pawła II w Gdyni. Nie dziwi więc wytężona nauka na ostatnim etapie. Uczniowie przystąpili do 5 próbnych egzaminów gimnazjalnych.
Dlatego jestem przekonana, że są bardzo dobrze przygotowani, zarówno technicznie, jak i metodycznie. Zaznacza dyrektor gimnazjum Alina Wandke. Mimo próbnych egzaminów stres był nieunikniony. No zawsze człowiek chociaż trochę się stresuje. Pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych to część humanistyczna, język polski, historia oraz wiedza o społeczeństwie. Egzaminy tegoroczne były stosunkowo proste w porównaniu z poprzednimi latami. Gimnazjaliści mieli między innymi scharakteryzować bohatera, który kierował się w życiu swoimi wartościami. Zdecydowałam się wybrać Antygonę, ponieważ postanowiła kierować się prawami boskimi w życiu, a nie prawem ziemskim i zdecydowała się pochować swojego brata, mimo tego, że edykt królewski jej tego zabraniał. Wybór właściwego bohatera nie był jednak łatwy. Egzaminy poszły dobrze, tylko z polskiego mam na razie rozterki lekkie. I pozostaną do połowy czerwca. Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 16 czerwca jutro. Gimnazjaliści podejdą do egzaminu z części matematyczno-przyrodniczej w piątek do testu z języka obcego. Solidarność chce doprecyzowania przepisów dopuszczających pracę zmianową także w niedzielę i święta. Jak podkreśla szef Solidarności Piotr Duda, niektórzy pracodawcy wykorzystują obecne przepisy do nieuzasadnionego zatrudniania w niedzielę. Nie jest określone, jaka to jest praca zmianowa, czy na 3 zmiany, czy na 2 zmiany. I to jest wykorzystywane przez niektórych, nadużywane przez niektórych pracodawców, którzy powołując się na ten przepis, zatrudniają pracowników w niedzielę i święta. My chcemy ten przepis doprecyzować. Jeżeli jest praca zmianowa i pracownik pracuje w porze nocnej i kończy mu się dniówka o 6 rano w niedzielę, żeby to było wpisane. Tylko to nie zostało doprecyzowane i to po prostu wykorzystują pracodawcy. Do nas te głosy dochodzą, także chcemy ten przepis doprecyzować. Czy Polsce uda się wypracować kompromis z Komisją Europejską? Polski rząd przekonuje, że wprowadził stosowne poprawki do ustaw zmieniających sądownictwo i oczekuje na wycofanie wobec naszego kraju artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. Na przeszkodzie do osiągnięcia porozumienia może jednak stanąć Donald Tusk. To najtrudniejszy moment w rozmowach Polski z Komisją Europejską. Oczekiwanie ustępstw po obu stronach na razie skutkuje negocjacyjnym patem. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział w Strasburgu, że kompromis z Komisją Europejską w sprawie praworządności leży w rękach polskiego rządu i partii rządzącej. Komisja Europejska toczy dialog z polskim rządem i wszyscy liczą, także ja, na pozytywne zmiany w Polsce, w polskim prawodawstwie. Jednak nie jest to takie oczywiste. Na unijnym korytarzu zahuczało, że były premier będzie chciał zablokować porozumienie na linii Polska-Komisja Europejska. Po ostatnich wypowiedziach Donalda Tuska i po ostatniej jego aktywności na forum europejskim przeciwko Polsce, rzeczywiście Donald Tusk może zablokować porozumienie pomiędzy Komisją Europejską a Polską, ale byłoby to szkodzeniem własnemu krajowi i w tych kategoriach należy oceniać tę aktywność. Dzisiejsza wypowiedź Donalda Tuska pokazuje, że po raz kolejny wykorzystuje on piastowaną przez siebie funkcję do ingerowania w wewnętrzne sprawy Polski i to będąc jednocześnie stroną konfliktu, zwraca uwagę europoseł Beata Gosiewska. Donald Tusk, pełniąc tą funkcję, którą pełni, powinien zabiegać o sprawy polskie, natomiast on nie dosyć, że nic dobrego dla Polski nie zrobił, to chodzi i zajmuje się szkodzeniem Polsce. Ja mam nadzieję, że Polacy wyciągną z tego wnioski i tacy politycy będą w Polsce odpowiednio oceniani. Parlament Europejski atakuje także Węgry, alarmując o poważnym ryzyku naruszenia praworządności. Wobec Węgier Unia Europejska stosuje już od dłuższego czasu retorsje związane z tym, że naród węgierski wybrał centroprawicowy rząd po raz kolejny. I tu mamy problem tak naprawdę z podejściem do demokracji w Unii Europejskiej. Unia rządzona przez centrolewicę i przez liberalnych polityków za każdym razem, gdy w kraju członkowskim wygrywa centroprawica, podnosi larum i napiętnuje ten kraj członkowski. O tym przekonuje się Polska, o tym przekonywały się wcześniej Węgry i przekonują się również teraz, a wcześniej także Austria. Termin przesłuchania, na którym ma się stawić Donald Tusk, czyli w najbliższy poniedziałek, zbiega się z finalizowaniem rozmów w sprawie porozumienia polskiego rządu z Komisją Europejską. W unijnych kuluarach aż huczy, że przesłuchanie byłego premiera, mimo że zostało zaplanowane dużo wcześniej, może zostać wykorzystane jako przejaw
przejaw nękania go przez Warszawę. Ze Strasburga dla Informacji Dnia Wioleta Czarnomska-Romańska. Pentagon chce zastąpić stacjonujące siły USA w Syrii arabskim kontyngentem. Zadaniem tych wojsk byłaby stabilizacja regionu po pokonaniu tzw. państwa islamskiego. Amerykański resort obrony chce zastąpić stacjonujące w północno-wschodniej Syrii jednostki USA w sile 2000 żołnierzy kontyngentem złożonym wyłącznie z wojsk lądowych państw arabskich. Arabia Saudyjska jest gotowa wysłać swoje wojska. Toczą się dyskusje na temat tego, jaki rodzaj sił musi pozostać we wschodniej Syrii i skąd mają one pochodzić. Dlaczego Arabia Saudyjska jest zainteresowana udziałem w misji, mówi politolog dr Łukasz Federek. Dla Arabii jest to szczególnie istotne w kontekście konfliktu tej zimnej wojny irańsko-saudyjskiej, zimnej wojny o Bliski Wschód, ponieważ korzyść jest przede wszystkim geopolityczna, a mianowicie powstrzymanie rozwoju wpływów irańskich. Oddziały koalicji państw arabskich miałyby pomóc w stabilizacji północno-wschodniej części kraju po pokonaniu organizacji Państwo Islamskie. Amerykanie chcą się wycofać z Syrii ze względu na bardzo duże koszty związane ze stabilizacją sytuacji w regionie. Ostatnie zapowiedzi płynące ze Stanów Zjednoczonych wskazują na to, że Stany Zjednoczone chętnie podzieliłyby się odpowiedzialnością za tą swoją sferę wpływów w północno-wschodniej Syrii z jakimiś sojusznikami regionalnymi. No i tymi sojusznikami regionalnymi, które mają największy potencjał militarny w tym momencie Stanów Zjednoczonych, To jest z jednej strony Arabia Saudyjska, z drugiej strony Egipt. Ale Egipt w specjalnym oświadczeniu stwierdza, że do Syrii wkraczać nie zamierza, bo egipska armia nie składa się z najemników. Ostatnie bombardowania zachodnich sił na Syrię nie zmieniły znacząco sytuacji politycznej tego kraju. Bombardowanie negatywnie oceniają księża biskupi z Bliskiego Wschodu. Ksiądz kardynał Bahara Boutros Rai z Libanu stwierdził, że to, co dzieje się obecnie na Bliskim Wschodzie, dobitnie pokazuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych straciła rację bytu, a co za tym idzie, sens dalszego istnienia. Patriarcha podkreślił, że stała się ona narzędziem w rękach wielkich mocarstw przykrywających jej decyzjami swe brudne interesy. Niestety, żadne z wielkich światowych potęg i ich popleczników nie mówi o pokoju. Oni wszyscy są spragnieni wojny. O postawie wielkich mocarstw mówił też gorzko ksiądz Rafał Cywka z organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, która cały czas wspiera cierpiący naród syryjski. Konflikt, który rozpoczął się w 2011 roku, na początku nie interesował całego świata. Mówiono, to wojna domowa, konflikt wewnętrzny, nie należy się w to mieszać, kiedy tak naprawdę można było skończyć ten konflikt bardzo szybko. Kapłan wskazuje, że tego konfliktu nie wywołali Syryjczycy, ale siły zewnętrzne. Bardzo wielu żołnierzy z armii Saddama Husajna po amnestii ogłoszonej w Iraku uciekło do Syrii po to, żeby tam kolaborować z innymi grupami ekstremizmu świata islamu, aby doprowadzić do przejęcia władzy w Iraku. I tak między innymi stworzyło się państwo islamskie, bo przypomnijmy, że samozwańczy kalif tak zwanego państwa islamskiego, al-Baghdadi, był żołnierzem w armii Saddama Husajna. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym wobec przekazów medialnych płynących z Syrii. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Maria Kaliściak, zapraszam na prognozę pogody. Dziś w naszym kraju zapowiada się dość ciepła noc. Na termometrach od 6 stopni w Białymstoku i Olsztynie, 8 w Warszawie, do 9-10 w pozostałej części kraju. A jutro we wschodnich i środkowych regionach kraju czeka nas bezchmurne lub prawie bezchmurne niebo. Na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, ale również słonecznie i ciepło. Na termometrach od 16 stopni na północy, 18-19 na wschodzie i w centrum, do 21-22 kresek na zachodzie kraju. Powieje słabe i umiarkowane, a po południu, szczególnie na wschodzie, umiarkowany i silny wiatr z północy. Ciśnienie będzie się wahać, a na barometrach około 1029 hektopaskali. I już teraz pogoda na kolejne dni. Zapraszam.
piątek przed południem i po południu na wschodzie, południu i w centrum bezchmurne lub prawie bezchmurne niebo. Na północy i zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od 17 stopni na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu do 22 w Szczecinie. W sobotę w całym kraju również pogodnie i ciepło. Jedynie po południu od Polesia po centrum kraju możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 15 stopni w Gdańsku do 23 na południu Polski. Powieje umiarkowany wiatr z zachodu.